mówimy, że firmy stracą klientów. No tak jak ProfiCredit, ze względu na lichwę, nakrętactwo i nieszczerość usług. Osobnych polskich przepisów dla zasady. Tak jak mówił wcześniej kolega, z jednej strony to, że przepisy zostały ujednolicone, jest ułatwieniem dla firm, ale z drugiej strony jest też olbrzymim ułatwieniem dla nas, po prostu jako dla ludzi, którzy korzystają z internetu, którzy często robią zakupy za pomocą internetu, nie tylko od przedsiębiorstw z Polski, ale z całego obszaru Unii Europejskiej. To, że wszędzie, w każdym takim przedsiębiorstwie wchodząc, podając swoje dane, mamy ten komfort, że nie musimy się zastanawiać, czy tam akurat są jakieś odrębne przepisy, które ułatwiają handel tymi danymi, to jest dla nas olbrzymie ułatwienie, olbrzymie zabezpieczenie. Łukasz Lewandowski, dwa słowa. Tak, tylko jakby podporządkowanie się w całości tylko i wyłącznie pod przepisy unijne, a zostawianie świat stanął na głowie, państwo, odpowiedzi zobaczą ze strony Polski, wszystko jest inaczej. Wszystko jest po drugą. Może dojść do takiej sytuacji, że trzeba Unia Europejska na przykład stwierdzi, że roku, Żydzi nie chcieli słuchać. Żydzi paswoje. Tak, no bo nie mamy w tym momencie własnych przepisów, własnej organizacji, która, instytucji, która pilnuje zabezpieczenia danych osobowych. Więc musimy być jako państwo przygotowani na każdy element. I tutaj przepisy unijne, które są ważne, ale my sami wewnątrz naszego własnego kraju także pilnowali te elementy. Tak. Znaczy, ten argument wydaje mi się mało praktyczny. Po pierwsze, mówimy o Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią. To nie jest tak, że jest jakaś osobna Unia, która sobie nagle coś wymyśla i nam zrzuca na głowę. Polska również uczestniczyła. I ona mówi tak, dwa ślady zostawia ze sobą. Polska i że my musimy się dostosować do Unii Europejskiej. Ale ona ma na myśli, że na 100% się dostosować do wymogów Unii Europejskiej, a tutaj z tego wynika, że nie na 100%, czyli to 100%, co na myśli, i Polska, no to to jest jakaś po prostu żydówa. No i tak jak mówiłam tutaj o tej firmie Frizzle, czy jak? Proszę państwa, jakaś baba gada nie po polsku, jakaś jej siostra, jakieś wrony, syn czy wnuk czy kto, też tak samo, ale tak rażąco to R wymawia, że to zawsze go zdradzi. Nie musi się nawet uczyć po polsku, czy dobrze, czy lepiej, czy gorzej, bo to R takie, że to zdradzi go, że to wiesz, przyjechali sobie nie wiadomo skąd do Polski, wcale nieważne, czy to z Izraela, czy nie z Izraela, i chcą tu brać na lichwę. Ale zanim oni się tu zorientowali, że to jest ochrona danych osobowych, różne inne prawa, że świat stanął, w ogóle świat stanął na głowie, Polska się nie dała, tych uciekinierów nie wpuściła, teraz Polska nawet nie będzie wypuszczać do Anglii czy gdzieś tam na zarobek, bo wystarczy, że oni tu w Polsce już naudawali Anglię, naudawali Wielką Brytanię, królową Elżbietę, naudawali, wystarczy. I teraz już nie będą mogli jeździć, żeby Polska nie mogła potem skarżyć się, że Polacy są dręczeni, męczeni, mobbingowani, stalkingowani i tak dalej, proszę państwa. Reklamy to nie będzie, proszę państwa, bo to jest coś podobnego, jak pożyczka bierze na lichwę. To jest tak z reklamą, bo ty musisz tego słuchać, chociaż nie chcesz, a ona zarabia na tym, bo ona puszcza reklamę i potem się chwali, że na linii tyle a tyle razy leciała reklama, a ty żeś słuchać musiała. Także proszę państwa, to wszystko jest jakby to samo, bo nawet mówili, że Kaczyński, że mówili, no, że Hanka jest z Izraela, że wszyscy. I że w końcu ktoś puścił w internecie takie zdanie jest, że tu w Warszawie Żydzi walczą z Żydami o Tel Awiw. I czy to śmieszne, czy to nieśmieszne, to to jest jednak dramatyczne, że kto by to nie był, w Polsce
kto ma nieuczciwe zamiary, jest nieszczery i nigdy do końca nie wiadomo, o co mu chodzi. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Jesteśmy tylko w stanie iść na ryzyk fizyk, podpisując układy z różnymi firmami oszustystycznymi, jak Takto Finanse, Polkredyt. No też 850 zł bierze za miesiąc na lichwę, to chyba to nie jest mało. Albo Profi Kredyt Bielsko-Biała, co nawet Macki tu za, korzenie zapuściło w Warszawie i nawet z Białegostoku do mnie dzwonił jakiś, że ten Profi Kredyt zapuścił, bo ludzie jak, proszę Państwa, nie mają pieniędzy, to oni wszędzie idą, ci ludzie, jak nie mają pieniędzy. Wszędzie, aby dali, nawet są w stanie dwa razy więcej zapłacić, bo potrzebują tu i teraz tych pieniędzy, a potem kiedy zarobi? A potem tyle samo zarabia, co i teraz, albo jeszcze mniej zarabia, no to będzie miała problemy i potem znowu kolejną pożyczkę. I w ten sposób te żydowskie różne biorące na lichwę firmy, one zapuściły tu łacki, na co Polska właśnie nie może sobie pozwolić. I już mają nie puszczać do pracy, żeby jechali tam żebrać do Anglii, no bo Polacy żebracy nie mogą sobie na to pozwolić. I stop migracji, to ja już to słyszę od 2 tygodni. I proszę Państwa, summa summarum, bo ta Krystyna Pawłowicz ma bardzo silne przekonania, silne swoje te wypowiedzi i akcentuje to bardzo dobrze, zresztą ja sama ją popieram. Bo przecież nasza Jechówka to nie pójdzie do sądu pracować jako sędzina, czy jako prokurator, czy jako lichwiara zbierająca windykacyjnie pieniądze. Bo to jest działalność w ogóle nielubiana, nawet w starożytnym Izraelu. Bo ja tutaj mówię o Żydach takich, co w Boga Jahwe wierzyli. A tutaj masz takich Żydów, Chazarów, różnych innych, po przeróbkach przerobionych, którzy w ogóle w Boga nie chcą wierzyć. I oni tym ateizmem zarażają całą Europę. Nie możemy na to pozwolić, proszę Państwa. Facet na Pradze mieszka i zbiera, wiesz, windykacyjnie pieniądze w firmie Profi Kredyt lichwiarskiej, która 2-3 razy bierze więcej, proszę Państwa. To jest nie do pomyślenia, żeby te firmy mogły się wzbogacać kosztem ludzi, którzy się zapożyczają. Ludzie, którzy się zapożyczają, zwykle za dużo pieniędzy nie mają, czyli że kosztem ludzi biednych. Także proszę Państwa, Polska sobie na to nie może pozwolić i będzie wielka chryja. Teraz jest poza tym, bo oni tego nie przewidzieli. Te firmy nie wiedziały o tym, że będzie duża ochrona osób niepełnosprawnych. Była, ale teraz będzie jeszcze większa. Stopniu gotowości, które powinny być ściślej afiliowane do dowództw. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony, zmodyfikować szkolenia i ćwiczenia, by przywracały wojsku zdolność prowadzenia operacji obrony terytorium. Sesja potrwa do jutra. Prezydent Andrzej Duda będzie dziś w Zielonej Górze. Weźmie udział w obchodach 58. rocznicy wydarzeń zielonogórskich. Wydarzenia te były wystąpieniami mieszkańców Zielonej Góry w 60. roku w obronie domu katolickiego, który chciano zlikwidować, przekazując budynek na inne cele. Protesty mieszkańców były jednymi z największych w PRL. Obecnie w tym miejscu jest Filharmonia Zielonogórska. Za mniej więcej kwadrans prezydent złoży wieniec na grobie księdza Kazimierza Michalskiego, który po wydarzeniach zielonogórskich musiał opuścić parafię. Wczoraj prezydent był w Gruzji. Andrzej Duda mówił w Tbilisi, że Polska nigdy nie zgodzi się na naruszanie granic suwerennych krajów. Prezydent wziął udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy proklamowania demokratycznej Republiki Gruzji. Suwerenność i niepodległość to dla nas najcenniejszy skarb, podkreślał prezydent. Choć świętujemy dzisiaj piękny jubileusz odrodzenia niepodległości, to jesteśmy świadomi zagrożeń. A co to zabawa? Zbiorę się z kieszy. Polski prezydent stanął niedaleko od tego miejsca, by wraz z innymi przywódcami naszego regionu zaprotestować przeciwko agresji wobec Gruzji. Udzielił nam wtedy ciągle aktualnej lekcji geopolityki. Wobec zagrożeń i wyzwań agresywnego świata musimy zawsze stać razem.
Andrzej Duda mówił także o potrzebie wstąpienia Gruzji do Unii Europejskiej. Zapewnił, że Polska cały czas wspiera Gruzję w integracji europejskiej i euroatlantyckiej. Uwaga podróżni, są utrudnienia na linii kolejowej Warszawa-Łowicz na stacji Łowicz Główny. Doszło do wypadku, wskutek którego tory są zablokowane. W nocy wypadł tam z szyn wagon towarowy, tłumaczy Karol Jakubowski z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych. Jeden z wagonów towarowych podczas prac rozładunkowych przewożących tłuczniki pod storu. Służby zabezpieczyły cały teren. Zablokowany został przejazd przez stację. Na miejsce zostały skierowane zespoły techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wypadek spowodował utrudnienia dla pasażerów na linii Warszawa-Łowicz-Poznań. Haradyński. Dyński. Tak to jest tak. Dyński, nie dzy. Dy. Dy i powiedz. Dy i. No powtórz to za ciebie. Dy i, to ona zrozumie. Bo jej chodzi o to mi. O, Dyński, no. A na odcinku pomiędzy Bednarami a Łowiczem miast zapewnią autobusy. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów dla pociągów Intercity i kolei mazowieckich. Informacje na temat zmian w komunikacji podawane są na stacjach i przystankach kolejowych. Rekordowe straty tureckiego lira. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan apeluje do obywateli swojego kraju, aby wymieniali euro lub dolary na narodową walutę. Chce w ten sposób ją wzmocnić. Prezydent Turcji wezwał obywateli do wsparcia narodowej waluty na wiecu przedwyborczym w Erzurum we wschodniej części kraju. Namawiał ich, aby wyjmowali spod poduszek ukryte tam dolary i euro i wymieniali je na tureckie liry. Kurs tureckiej waluty od początku roku osłabł wobec dolara o ponad 20%. Na miesiąc przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi turecka gospodarka boryka się z dużymi trudnościami i wysoką inflacją. Zdaniem analityków lirze nie pomaga polityka prowadzona przez Recep'a Tayyipa Erdoğana i uzależniony od niego bank centralny. Rosną też obawy inwestorów o to, jak będzie wyglądało zarządzanie gospodarką po kluczowych dla Turcji wyborach 24 czerwca. Wtedy to zostanie wprowadzony w tym kraju system prezydencki, o czym Turcy zdecydowali w ubiegłorocznym referendum. Z Aden Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Młoda audycja polityczna. Może i dobrze, że tej polityki więcej. Białostocki, patrz, będzie zaraz sugerować, że on z Białegostoku nadaje. Julia Zimmerman, Partia Razem, Tomasz Betkę, Młodzi dla Wolności, Wolności, Janusza Korwin-Mikkego. Jeszcze raz dzień dobry. Zaczynamy od Ministerstwa Infrastruktury. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział właśnie tak. Chodzi o możliwość zezwolenia kandydatom na kierowców na jazdę po drogach publicznych bez uprawnień pod opieką rodziców w ramach przygotowań do egzaminu na prawo jazdy. Jest to nowa propozycja ministerstwa. Ciągle jeszcze nie jest taka bardzo dokładna, ale pomysł mi się bardzo podoba. Szczerze mówiąc, jedną z propozycji właśnie jest taka, że osoba, która uczy się do prawa jazdy, może jeździć z opiekunem prawnym, który ma prawo jazdy co najmniej 5 lat już po drogach publicznych. Jednym z warunków podobno ma być to, że trzeba już to wyjeździć, to 30 godzin szkolenia dla młodych kierowców, zanim usiądziemy za kółko z tatą czy mamą, opiekunem prawnym po prawej stronie kierownicy. Rodzice, którzy szkolą własne dzieci czy podopiecznych właśnie nauki jazdy. Czy to dobry pomysł wpisujący się w politykę rodzinną, a może zrównoważonego rozwoju? Jak na to się zapatrywać Łukasz Lewandowski, Forum Młodych PiS? Jest to ciekawa propozycja. Osobiście uważam, że ludzie powinni mieć jakby łatwiejszy dostęp do uzyskania prawa jazdy. I to jest zawsze dodatkowe jakby szkolenie, tak? Bo wielu ludzi po przejeżdżeniu tych 30 kilometrów, czy tych 30 jazd, nie czuje się tak pewnie. Natomiast jazda z rodzicem nie powoduje takiego stresu. Człowiek się też, bo wielu ludzi ma problem właśnie, że boi się dalej tej kierownicy, boi się tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. I rodzic może w tym dużo pomóc. Tak, ale no jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w szczegółach, dlatego że no to jest ciekawe rozwiązanie.
Czekam. Tomasz Betko, Młodzi dla Wolności. No, szczerze mówiąc, włosy mi prawie stanęły dęba, jak usłyszałem o tych 130 godzinach do wyjeżdżenia. 130, tak. Słyszałem 130, no dobrze, 30 to jest właśnie w porządku, tylko tego muszą kursanci. 30 to na ile trzeba wyjeździć. Tak, tyle ile trzeba wyjeździć podczas prawa jazdy. Tutaj ewidentnie idziemy w tą stronę, w stronę rozwiązania, jak już od wielu lat funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie można jeździć samochodem pod opieką rodzica i gdy się odbierze takie, powiedzmy, prowizoryczne prawo jazdy, to wówczas można pójść tymi ścieżkami, albo pójść na standardowy kurs, taki jaki jest w Polsce, a następnie przystąpić do egzaminu, albo od razu przystąpić do egzaminu. Także myślę, że to jest dobre rozwiązanie. No, rodzic zna najlepiej swoje dziecko, wie ile może od niego wymagać, jeżeli chodzi o jazdę, ale także z własnego doświadczenia wiem, że dzięki takim praktykom, kiedy już się przystępuje do egzaminu albo do jazd, to jest mniejszy strach przed samochodem. To, że razem z moim tatą się uczyłem obsługi samochodu, pozwoliło mi na przykład nie spalać sprzęgła za każdym razem, gdy pierwszy raz jechałem już ergo. Także myślę, że to są dobre zmiany, ale tak jak minister sam zaznaczył, to jest dopiero głośne gdybanie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja paliłem sprzęgło ergo jak nic. Aż pachniało w całym samochodzie. Jest znamienie aviacji, bo chyba partia razem. Ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony faktycznie jest tak, że te 30 godzin, które jest minimum, żeby w ogóle móc przystąpić do egzaminu, to jest za mało. I to wiadomo od dawna, że ludzie nawet się nauczą, nawet wezmą kilka jazd doszkalających, są w stanie zdać egzamin, a potem się boją usiąść za kierownicą, bo nie mają obycia w jeżdżeniu po mieście po prostu. Tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, ludzie się uczą jeżdżenia trochę pod egzamin. W Warszawie trasy egzaminacyjne to jest na przykład legenda, gdzie tutaj, jakie rondo, gdzie pułapka i tak dalej. Także pod tym względem ta możliwość jeżdżenia z rodzicami, właśnie takiego oswojenia się z jeżdżeniem pod nadzorem kogoś, kto, powiedzmy sobie szczerze, jak wpuszcza tego małolata do swojego samochodu, żeby prowadził, to się będzie troszczył, żeby go nie zarysował i nie potłukł. Ma w tym własny interes. Ma w tym własny interes, więc pod tym względem tak, ale z drugiej strony jest pewien problem taki, że po pierwsze wiemy, że w Polsce te przepisy się zmieniają, no i to jest problem, bo często kierowcy, którzy już jeżdżą, nie nadążają za tymi zmianami przepisów, więc możliwe jest, że rodzic w dobrej wierze podłoży nogę swojemu dziecku, ucząc jakiegoś przestarzałego przepisu na przykład. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja nie jestem pewna, czy te jazdy z rodzicami to zawsze jest aż taka bezstresowa sytuacja. To znaczy w Polsce jest mocno rozwinięta taka kultura kierowcy na fotelu pasażera, gdzie ta druga osoba, no jak w komedii, komentuje, patrz, tam pieszy. Tutaj się gdzieś naprzeciwka coś zbliża, to znaczy myślę, że w przypadku niektórych dzieci to może być wbrew pozorom bardziej stresująca jazda niż z instruktorem jazdy. Natomiast niewątpliwie ma to tę zaletę, że można się doszkolić bez opłacania dodatkowych godzin jazdy, co, powiedzmy sobie szczerze, dla niektórych osób może być barierą. I o tych dzieciach właśnie chcemy jeszcze dzisiaj powiedzieć. Nie kończy się protest rodziców i osób niepełnosprawnych w Sejmie. To znaczy, płatne finanse. Nie skończył się jeszcze. Właśnie dostałem informację, że protest rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie właśnie się skończył. Także dalej będziemy szukać tak jakby różnych rozwiązań. Chociaż nie zmienia to faktu, że protest trwał bardzo długo. Aktualnie dostaliśmy informację, że został zawieszony, ale dalej to środowisko osób niepełnosprawnych jest zupełnie niepogodzone, chociażby co do przyszłych rozwiązań. Jeszcze nie znamy dokładnych zasad, na jakich został zawieszony ten protest, jak to się stało, ale możemy przypomnieć bardzo ważny list do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, podpisany przez m.in. doktora Bawera Aondo AK, który jest ambasadorem konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, który w liście czytamy tak. Jest nam przykro, że protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców trwający aktualnie w Sejmie, teraz już wiem, że nieaktualnie w Sejmie przybrał taką formę. Nie chcemy ukazywać nas osób z niepełnosprawnością jako roszczeniowych i niesamodzielnych.
Spytam się w takim razie państwa, dostaliśmy właśnie informację, że został zawieszony. To jak państwo postrzegają w ogóle tą sprawę protestu, że on tak długo trwał, że te mediacje tak naprawdę nie mogły się do końca odbyć. Możliwe, że teraz będą jakieś nowe możliwości w tej kwestii. I zaczniemy od Macieja Skrzyneckiego z Młodych Nowoczesnych. Ja najpierw chciałem te wszystkie podejrzane, takie te lewackie partie, proszę państwa, są krytykowane przez ludzi wierzących. No to wcale nie ma co się dziwić, że Krystyna Pawłowicz powie, że to są nieszczere partie, a oni powiedzą, że Krystyna Pawłowicz śmierdzi. No to przecież co to ma wspólnego, że Krystyna Pawłowicz śmierdzi? To tym bardziej może świadczyć o tym, że ona mówi prawdę. No skoro mówi prawdę, to nie ma czasu się myć. No to sobie sami przestą. Tacy są, proszę państwa, głupi ludzie, że na starość wypadałoby, żeby mieli więcej tej psychologii w sobie, ale nie mają tej psychologii, bo jak to są debile, po prostu wtórny debilizm ewentualnie sobie wzbudzili, no to ze względu na pazerność, ze względu na chciwość, proszę państwa. Postulaty podobno nie były spełnione, mimo że rząd zrobił dużo w kierunku. Zrealizował pierwszy postulat dotyczący zrównania renty przysługującej tym osobom z najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a teraz nie zrealizował drugiego postulatu. I ten następny mówi pracy. I to wszystko to ci lewaccy podejrzani, proszę państwa. Pomoc rzeczową. Ja wiem, że to można różnie mówić, oczywiście, ale przynajmniej ten akcent, żeby nie mówić biblioteka uniwersytecka, żeby nie mówić biblioteka, tylko mówi się biblioteka, akcent na O. No. Jak dokładnie ma wyglądać ta pomoc rzeczowa, tylko powiedział, że będzie taka pomoc, bez doprecyzowania dokładnie, o co chodzi. Łukasz Lewandowski, Forum Młodych PiS. Znaczy, powiem w ten sposób, no do tego właśnie wymaga rozmowa, a protestujący trochę jakby nie chcieli rozmowy. Protestować każdy może, ale w którymś momencie, moim zdaniem, to się zrobiła trochę taki manifestacja taka polityczna, w którym liderzy mówili o tym, żeby nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, w którym dochodziło do dziwnych sytuacji, przepychanek ze Strażą Marszałkowską liderek, a co do tej pomocy rzeczowej. No tego właśnie wymaga jakby dyskusja wszystkich stron. I ten pakt solidarnościowy to jest dla mnie też taka dziwna sprawa, bo tu się te partie opozycyjne podpisały, że jeśli przypomnijmy słuchaczom, że pakt solidarnościowy podpisało bardzo dużo partii opozycyjnych, które powiedziały, że spełnią te wymogi protestujących. Tak, ale dopiero od następnej kadencji, ale dobrze zrozumiałem, i jeżeli wygrają wybory, czyli teraz dla tych partii opozycyjnych ten problem nie jest ważny, tylko najpierw dajcie im władzę i oni dopiero wtedy o tym będą rozmawiać. A to no niestety, przez wiele lat państwo polskie nie zdawało egzaminu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, o pomoc osobom niepełnosprawnym. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości już do tej pory sporo zrobił, tak? No, możecie mówić nam, możecie nas nie lubić tutaj jako opozycja, ale nie możecie nam powiedzieć, że my mało robimy w kwestii społecznej. No, my jesteśmy najbardziej prospołecznym rządem w tej kwestii. Bardzo zaangażowana także jest to partia Razem, która także podpisała pakt solidarnościowy, a dzisiaj z tej partii jest z nami Julia Timmerman. Tak, zresztą ja akurat osobiście podpisywałam ten pakt razem z Marcyliną Zawiszą w imieniu partii Razem. Tutaj widzę u kolegi z PiS takie pewne nieporozumienia, jeżeli chodzi o polityczność. Z jednej strony każdy protest, jak jest, nawet jak jest no logo, jak jest konkretnej grupy interesu, a nie partii politycznej, ze swojej natury w momencie, w którym zwraca się przeciwko rządzącym, jest polityczny. Z drugiej strony, no, to znaczy, co partie opozycyjne, partie pozaparlamentarne, jak Razem, miały powiedzieć, że teraz zmienimy prawo? No, jesteśmy realistami w tej chwili. Nasze możliwości wpływu na zmianę prawa są ograniczone. W tej chwili piłeczka jest po stronie PiS-u, który na różne sposoby dawał do zrozumienia, że tych zmian nie będzie wprowadzał. Stąd to zobowiązanie, że będziemy działać w przyszłym Sejmie. Natomiast jest faktem, że to no nie jest tak, prowadził, że rząd rzeczy się dobrze wykazał jakimś wyjątkowo złym podejściem do osób z niepełnosprawnościami.
problem zapewnienia właściwej pomocy i opieki takim osobom, ale też problem zapewnienia im na przykład dostępności do przestrzeni publicznej. No powiedzmy sobie szczerze, osoba na wózku, nawet jeżeli te bariery architektoniczne w miejscu, gdzie mieszka, nie istnieją, często ma taki problem, że jak wyjdzie na miasto, to ma problem ze skorzystaniem z łazienki w przestrzeni publicznej, bo nie każda łazienka jest dostosowana. Różne tak jakby sytuacje przy tym proteście się właśnie pojawiały, ale także związane z tym ruchem bezpieczeństwa i specjalnymi korytarzami, które są spowodowane tym, że dzisiaj międzynarodowe obrady choć w naszym parlamencie. Łukasz Lewandowski zgłaszał się Forum Młodych PiS. Tak, bo dla mnie tutaj niestety jako partia Razem tylko chcecie zbić kapitał polityczny na osobach niepełnosprawnych, bo mówicie najpierw dajcie nam wejść do sądu, to więc powiedzcie, zaproponujcie coś. Do sądu nie, do sądu. Proszę bardzo, ja mogę zaproponować od ręki, dlatego że partia Razem od dawna ma takie propozycje. Przede wszystkim zwiększenie zarobków pielęgniarek, tak żeby umożliwić dostęp do pomocy pielęgniarskiej tam, gdzie jest ona potrzebna. Niestety to jest bardzo słabo dostępne w tej chwili. Rodzice, którzy się opiekują swoimi dziećmi, czy też dzieci, które się opiekują swoimi rodzicami, w momencie, w którym mówimy o osobie dorosłej, to jest ciężka fizycznie, wyczerpująca, ale również wyczerpująca psychicznie opieka całodobowa, w której często nie ma pomocy, chyba że kogoś stać na to, żeby zatrudnić jakąś pielęgniarkę na dochodne. Taką pomoc powinno zapewniać państwo. Po drugie, zwiększenie finansowania na zarówno domy opieki całodobowej, jak i dziennej. Partii Razem znamy. No, problem w tym, no, że, widzę, że nie zawsze na wszystkie są po prostu pieniądze, tak? Bo można powiedzieć, że tutaj 500 zł zaraz od ręki, no ale musimy skądś te fundusze wziąć. Jest z nami Tomasz Betka, Młodzi dla Wolności. Co sądzisz o tym proteście niepełnosprawnych, który został zawieszony właśnie po 40 dniach? Znaczy się, już od jakiegoś czasu można było zauważyć, że ten protest jako zapadał się pod własnym ciężarem, czego apogeum, czego szczytem były dwie sytuacje z tego tygodnia. Pierwsza, kiedy to przyjechał prezydent Lech Wałęsa i zapytany przez jednego z protestujących, no jak przeżyć za 900 zł, powiedział, że on to zarabia 5000 zł, a żona wydaje 6000 zł. I druga sytuacja, kiedy odbyła się ta szarpanina ze Strażą Marszałkowską, gdzie to właśnie jeden z niepełnosprawnych chłopaków tam mówił do swojej matki, żeby odpuściła, żeby już sobie darowała, to ona mu zatkała usta dłonią. Natomiast odnosząc się do samego... Zdjęcie bardzo znamienne, ale żeby tak jakby tą rzetelność zachować, to portal... Jest nawet filmik. Jest nawet filmik, jest gdzie to wszystko słychać i widać. Filmik, ale zdjęcie jest najbardziej kontrowersyjne, ponieważ zdjęcie jest stałe i nie widzimy, jak długo ona trzyma tą rękę na ustach swojego syna, ale nie będę jej tłumaczył. Niech sama się jeszcze wytłumaczy, filmik. A wytłumaczyła się w słowach dla portalu Na Temat, gdzie powiedziała, zrobiłam to delikatnie, nie chciałam, żeby krzyczał, zasłoniłam mu usta, żeby mu powiedzieć, że nie będę wywieszać tego baneru. Szczerze mówiąc, nie do końca kupuję to wyjaśnienie. Chociaż z drugiej strony faktycznie mogły zadziałać emocje. Okej, ludzie pod wpływem emocji mogli zadziałać zbyt impulsywnie. Natomiast chciałem się jeszcze odnieść do listu doktora Bawera Andołaka, właśnie ze samego początku tego tematu. To właśnie pan doktor stwierdził, że kiedyś jako dziecko właśnie niepełnosprawne na wózku, to powiedział, że bardzo by się ucieszył z takiego tam 500 zł, powiedziałby, pewnie sobie poszedł do kina, coś by sobie kupił za te pieniądze, ale z wiekiem, kiedy dojrzewał, uświadomił sobie, że niejako przyznanie sobie tych pieniędzy jest potwierdzeniem, że jest się właśnie niepełnosprawnym, a on całym swoim życiem, całą swoją działalnością chce jednak pokazać, że mimo, że niepełnosprawni mają wiele czynników, wiele gałęzi życia utrudnionych, to chcą być traktowani jak zwykli ludzie, tak jak my tutaj wszyscy jesteśmy. I dla przykładu jeden z protestujących ojców w Sejmie, jedyny ojciec w Sejmie, powiedział, że zarabia około 1500 zł na rękę i chciałby właśnie od państwa te 500 zł, żeby móc odzyskać godność. Natomiast sprawa wygląda tak, że państwo od naszych wypłat, w tym przypadku od tego ojca, zabiera 1000 zł między innymi na ZUS, na NFZ i tym podobne. I chyba nie musimy się oszukiwać, że no pieniędzy na przykład z ZUS-u nie zobaczymy, czy z NFZ-u, który działa nieskutecznie. Gdyby te 1000 zł nie było od niego odbierane, miałby 1000 zł więcej i nie musiałby prosić o państwa o to, żeby mu dodatkowo dawało
myślę, że tutaj powinniśmy zwrócić uwagę, żeby państwo nam mniej zabierało. Zmniejszenie podatków przez Chociażby. Wolność to jest niekończąca się cudowna podróż, bo jest zawsze złotym argumentem w każdej sytuacji. Pokazuje, że im niższy podatek, albo gdy nie ma opodatkowania, tym jest lepiej, ponieważ można lepiej swoimi pieniędzmi zarządzać. No to ta sytuacja z NFZ-em, gdzie działa zdecydowanie mniej skutecznie niż prywatne podmioty, a jest rocznie pompowany z naszych pieniędzy mimo wszystko. Julia Zimmerman chciała się odnieść. Nie wiem, jaka praktyka to pokazuje. Takiej praktyki nie ma. Dowody są wręcz na coś przeciwnego. Podmioty prywatne dobrze operują na polskim rynku, bo sobie wybierają świadczenia najlepiej płatne z NFZ-u i to jest problem, że NFZ w ogóle je w ten sposób sponsoruje, zamiast finansować porządnie wszystkie usługi. Wiadomo, że podmioty prywatne nie biorą tych słabo finansowanych chorób, jak na przykład raka, którego leczenie jest kosztowne, słabo refundowane. To wszystko spada na system państwowy i gwarantuje, że podmioty prywatne, możemy zobaczyć, jak wygląda taka prywatyzacja na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Podmioty prywatne nie wezmą na siebie takiego ciężaru. Natomiast przez to, że jest finansowanie, jesteśmy w stanie ubezpieczać drogie samochody warte kilkaset tysięcy złotych. Ale to nie o samochodach. Przez to, że mamy finansowanie o porównanie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych klinik, to państwo ma jakiś nadzór nad nimi, bo nie wyobrażam sobie, żeby partia Razem po chwili zaczęła krzyczeć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której podmioty prywatne mogą dowolnie realizować zadania zdrowotne i zaraz podniosłyby się głosy z różnych stron, że te podmioty prywatne nie mają żadnych tak jakby certyfikatów, nie ma nad nimi żadnego nadzoru, że one tak naprawdę nie leczą raka, tylko leczą co innego, nie znają się zupełnie nad tym. Też potrzebna jest jakaś kontrola przy właśnie i za tym idą te finanse. No ta kontrola idzie też za tym, że na przykład wykonywanie zawodu lekarza jest w Polsce obwarowane licznymi przepisami, więc to nie jest tak, że tylko pieniądze o tym decydują. Natomiast wracając do osób z niepełnosprawnościami, ja jakby rozumiem te argumentacje doktora Akondo. Bawera Endoaka. Natomiast jeżeli, i to jest zresztą coś, co się pojawiało też w wystąpieniach osób protestujących, których zresztą długo trwały protest, jest najlepszym dowodem, jak zdesperowani są ci ludzie, że nie chcą być przypadkami dla charytatywnymi, tak? Nie chcą, żeby tworzyć po to, żeby ich wspierać specjalny fundusz, tak jak zaproponował to PiS, bo nikt nie chce być tak naprawdę przedmiotem działań charytatywnych, nie chce być tym specjalnym przypadkiem. Dlatego ta pomoc powinna być finansowana po prostu z porządnych podatków. Ależ dokładnie, ten krok w kierunku właśnie pozyskania środków na wsparcie po prostu z systemu podatkowego jest bardzo musi być wszystko finansowane. I nie możemy bazować na tym, że jak ojciec będzie zarabiał 1000 więcej, włączyło. To będzie miał 1000 więcej na syna. Ale tych ojców jest iluś, tych matek jest ileś. Mają różne możliwości zarobkowania, często właśnie ograniczone. Taka osoba z poważną niepełnosprawnością to jest przynajmniej jedna osoba w rodzinie realnie wyłączona z możliwości pracy, bo się musi nią zajmować. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że też ci opiekunowie przecież w tej chwili dostają bardzo niski zasiłek, jeżeli zrezygnują z pracy, a jednocześnie mają zakaz podejmowania jakiejkolwiek innej pracy, nawet takiej, którą mogliby wykonywać powiedzmy w czasie, kiedy to dziecko Nie zawsze mają zakaz, tylko po prostu może pracodawcy powinni mają, nawet ze średnim upośledzeniem też mają. Zatrudniania właśnie osób niepełnosprawnych. 200 zł nie może zarobić. Dziękuję bardzo państwu za dzisiejszą audycję. Na pewno będziemy się jeszcze do tej sprawy odwoływać. Łukasz Lewandowski był z nami, Maciej Skrzynecki. No to jak żyć, jak się rozwijać? Ten mój Dawidek się rozwija. Ci inni nie mają możliwości. Reklama. Dlaczego wybrałem klasę X? Bo biznes jest jak osoba. Ten Dawidek się rozwija, jedną nogę już ma dłuższą. Język ma coraz dłuższy. Także proszę państwa, radio Koncito. Proszę być z nami koniecznie, proszę państwa, zobaczymy co tam. Pick up Mercedes-Benz klasy X. A na pieprzy.
Radio Koncita. Nie chcemy tych reklam, proszę Państwa, żeby te reklamy jak na sraczkę, żeby te reklamy były. Nie chcemy tych reklam, żeby one były dużo. Radio Koncita. Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Raz, dwa, trzy, cztery. Radio Koncita. O. Przerwa taka jest, proszę Państwa, bo oni przynudzają w tych reklamach, za które mają większe pieniądze niż za to, co ona tu gada, że ja aż przysnęłam. No. Po reklamie. Autopromocja. Tadeusz Burzeński, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na program Historia na Dziś. Razem z doktorem Patrykiem Pleskotem porozmawiamy o Zygmuncie Baumanie, muralu jemu poświęconym i innych tak zwanych marcowych emigrantach. Zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.30. Autopromocja. To Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 11. Czas na informacje dnia. Trwają obrady Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Warszawie. O bezpieczeństwie czy polityce społecznej politycy Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają z wyborcami w Polsce. Mówimy politycy, nie politycy. To są wszystko lewacy, którzy nie umieją się języka polskiego nauczyć. Mówią przez R, jakieś papugi to są, czy jakieś wrony. Coś okropnego. Polski priorytetem. Minister Obrony Narodowej bierze udział w zgromadzeniu parlamentarnym NATO w Warszawie. Mariusz Błaszczak, odpowiadając na pytania parlamentarzystów z krajów NATO, podkreślił, że zarówno Gruzja, jak i Ukraina powinny jak najszybciej przystąpić do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Żałujemy, że przeciąga się tak ten proces. W naszym przekonaniu oba państwa starają się jak najpełniej realizować swoje zobowiązania. O możliwym przystąpieniu Gruzji i Ukrainy do NATO mówi się od co najmniej 10 lat. Na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku uzgodniono, że obydwa kraje w przyszłości zostaną członkami sojuszu. Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują spotkania z wyborcami. Dziś pojadą do 9 województw, aby porozmawiać o bezpieczeństwie, polityce społecznej i najważniejszych programach inwestycyjnych. A gdzie będzie można spotkać polityków obozu rządzącego? Polityków. To jest pytanie do reporterki Polskiego Radia 24, Ewy Pasążnik. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwiedzi województwo Pomorskie, gdzie spotka się z mieszkańcami Białogardu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedzi Zawiercie i Myszków w województwie.
Śląskim. Natomiast wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin pojedzie do Piotrkowa Trybunalskiego w województwie łódzkim. Wiceminister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin spotka się z mieszkańcami Inowrocławia i Strzelna w województwie kujawsko-pomorskim. Polacy będą mogli także spotkać i porozmawiać się z innymi politykami PiSu, m.in. z Ryszardem Czarneckim, Łukaszem Schreiberem, Anitą Czerwińską i Jarosławem Krajewskim. Spotkania to część zapowiedzianego przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego objazdu po kraju najważniejszych polityków obozu rządzącego. Ewa Wasążnik, dziękuję Ci bardzo. Jesienne wybory samorządowe nie są zagrożone, tak mówił w radiowej Trójce zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Zastrzeżenia co do możliwości przeprowadzenia wyborów zgodnie ze zmienionymi przepisami wyrażali przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej oraz opozycja. Paweł Mucha mówił w śniadaniu w Trójce, że Państwowa Komisja Wyborcza jest zobowiązana do przeprowadzenia wyborów w terminie wyznaczonym przez kompetentne organy. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to oczywiście powinny się toczyć też dyskusje przygotowania powinny odpowiednio przebiegać, ale ja nie widzę takiego realnego zagrożenia dla możliwości odbycia w Polsce wyborów. Myślę, że to też jest trochę po części retoryka opozycyjna. Paweł Mucha zapowiedział, że 12 czerwca Kancelaria Prezydenta zaprezentuje pytanie referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji. Dziś kończy się trzydniowe ogólnopolskie spotkanie rodzin w Niepokalanowie pod hasłem Miłość jest najważniejsza. Organizator spotkania franciszkanin ojciec Ignacy Kosmana w rozmowie z Polskim Radiem zachęca rodziny do udziału w warsztatach o przebaczeniu. Temat tych warsztatów będzie przebaczajcie sobie nawzajem i przeobleczcie się w pokorę. To będzie dyskusja, ukazanie pewnych świateł, jak się wzajemnie miłować, umieć sobie też przebaczyć. Miłość ma oblicze pokory. Jeżeli brakuje pokory, to nie ma mowy o przebaczeniu, to nie ma mowy o cierpliwości, to nie ma mowy o tym, żeby jeden drugiego umiał słuchać, czyli... No nie słuchają, a szczególnie te na, gdzieś, na windykacji, jak są te pożyczki. Te baby są tak durne, że one nic nie rozumieją. One tylko te grosze tam liczy, żeby było tu i teraz koniecznie... Tylko jeden przykład znam dobry, proszę Państwa. Alfa Kredyt, gdzie tam 2800 zł kobieta umiała podzielić po 400, żeby to spłacić. A to Alfa Kredyt, to jest bardzo pozytywne. Natomiast to wszystko to jest jakieś takie lichwiarstwo, niesmaczne, takie wrogie humanitaryzmowi, ludzkości wrogie. Przejadą koło Kwirynału, przez Piazza del Popolo, wzdłuż słynnej Via del Corso i wokół Koloseum. Rozgrywany od 1909 roku wyścig dopiero po raz czwarty zawitał do Rzymu. Na całym obszarze historycznego centrum miasta w południe przestaną poruszać się samochody. Z utrudnieniami muszą się też liczyć piesi. Stacja metra przy Koloseum będzie zamknięta. Zakazano demonstracji. Zwycięstwo w wyścigu we wcześniejszych etapach praktycznie zapewnił sobie Brytyjczyk Chris Froome. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec tego serwisu informacja sprzed kilku chwil. Opiekunowie osób niepełnosprawnych zawieszają protest prowadzony w Sejmie. O godzinie 14.30 przed tym gmachem Sejmu właśnie odbędzie się konferencja prasowa w tej sprawie. Przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Taka pogoda nam dzisiaj będzie towarzyszyć, ale będzie ciepło. Przeważnie od 23 do 26 stopni, chłodniej na Podhalu i Wybrzeżu. Tam maksymalnie 22 stopnie, najcieplej w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej 28 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 11.06. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w niedzielę. Jest 27 dzień maja. Jakub Kukla, zapraszam do godziny 15. Decyzją wszystkich rodziców i osób niepełnosprawnych zawieszamy po 4 dniach protest. Oświadczenie w tej sprawie wydamy na konferencji prasowej o 14.30. Tak mówiła Iwona Hartwich, jedna z protestujących w Sejmie. Do tej sprawy oczywiście będziemy dziś w programie wracać, a teraz porozmawiamy o polskich drogach do wolności. W Radomiu jest Małgorzata Głogowska. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Słowem niepodległa.
Jeszcze jest wcześnie. Słowem niepodległa dzisiaj z Radomia, z miasta, do którego niepodległość zawitała nieco wcześniej. A ile wcześniej i jak do tego doszło, to zdradzimy Państwu w dzisiejszej audycji, ale zanim o tym, to zaczniemy od ważnej postaci, która pochodzi z Radomia, bo znajdujemy się konkretnie w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ja wchodzę właśnie na wystawę stałą muzeum, która prezentuje twórczość artysty. Tutaj na tym wystawie stałej pierwszy goście. Pan Przemysław Bydnarczyk, historyk, nauczyciel i założyciel Radomskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej imienia 72. Pułku Piechoty i twórca filmów i widowisk historycznych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oraz pan Marcin Kępa, pisarz, regionalista, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Czego mi to serdecznie? Powiedziałem, że zaczynamy od Jacka Malczewskiego, przespacerujemy się do autoportretu. Ta prędzej jeszcze wiesz, na miejscu, na bieżąco. Z Radomia. Nie na infolinii, w jakim środowisku wyrastał i wychowywał się Jacek Malczewski? Pozwól pani, że najpierw powiem, że jesteśmy niezwykle dumni z Jacka Malczewskiego, bo to niewątpliwie Przemysław Bydnarczyk, najwybitniejszy artysta, jakiego wydało nasze miasto. Urodził się w roku 1854, dokładnie w Radomiu, w takiej nieco zdegradowanej szlacheckiej rodzinie. Jest taka dzielnica Malczew. Ona jest obecnie w obrębie miasta i ona właśnie wiąże się z jakby gniazdem rodowym Malczewskich. A więc wyrastał w rodzinie o tradycjach narodowych, patriotycznych, w takim klasycznym, polskim, szlacheckim klimacie. A że urodził się w roku 1854, to niewątpliwie w okresie jego dzieciństwa ogromne wrażenie i mi się takie piękne, że na jego sztuce wywarły zdarzenia związane z powstaniem styczniowym. Sam z racji tego, że był dzieckiem, w to powstanie się nie angażował, ale na przykład, co bardzo ciekawe i myślę niekoniecznie pamiętane, był świadkiem wystawienia na widok publiczny w garnizonie rosyjskim w Radomiu ciała zwłok legendarnego dowódcy partyzanckiego, pułkownika Dionizego Czachowskiego. Jacek Malczewski miał wtedy zaledwie 6-7 lat, więc był małym chłopcem, ale widok porąbanych szablami zwłok bohatera tamtej epoki zrobił na nim ogromne wrażenie. Zatem nie przez przypadek jego pierwszych malarskich, czy jeszcze może ten wątek powstanie się przyjemny. My stoimy przy autoportrecie z kwiatem ostu, ale są również autoportrety, które przedstawiają Jacka Malczewskiego w zbrojach. No tak, trudno Malczewskiemu zarzucić, że jakoś niezwykle, powiedzmy, aktywnie angażował się w życie polityczne, w życie społeczne. Raczej pozostawał w świecie swoich inspiracji artystycznych. Głównie jako symbolista malował obrazy o tematyce życia, śmierci, przemijania. Niemniej jednak ten cykl patriotyczno-martyrologiczny czy cykl historyczny w dużej mierze właśnie dotyczy wydarzeń, które był świadkiem, w tym także okresu walk, zmagań Polaków o niepodległość. Autoportret w zbroi, którego akurat nasze muzeum nie posiada, to jest obraz namalowany właściwie w okresie wybuchu I wojny światowej. Jest taki manifest artysty, który pokazuje, że on jako malarz nie z bronią w ręku, a właśnie pędzlem, traktem będzie wyrażał swoje zapatrywania na kwestie niepodległości Polski. Tutaj w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu znajdują się między innymi takie obrazy jak O powrót do ojczyzny, czy Powrót z patriotyczny. Ten motyw sybiracki był u niego bardzo, bardzo... Pewnie wynikało to z faktu, że przecież dorastał w okresie powstaniowym, kiedy każda rodzina, szczególnie na rodzinie miejskiej, szlacheckie rodziny, doświadczyły dramatu powstania w postaci ofiar bliskich, krewnych, przyjaciół, ofiar poległych bądź zesłanych na Syberię. Stąd te opowieści rodzinne niewątpliwie wywierały na nich. A ten jest na dwie karty? Było też i tak, że przecież już w dorosłym życiu spotkali takich, którzy z tej Syberii wrócili. I ta tematyka martyrologiczna, sybiracka jest bardzo, bardzo mocna. Te najbardziej znane obrazy Jacka Malczewskiego o tej tematyce to Niedziela w Kopalni. No to ja się pytam o tym, masz jedną kartę, a drugą kartę jeszcze miałeś? Jest jedna postać, która
mam, miała ale wpływ, czy była ważna dla Malczewskiego, Słowacka. A jak będzie tak? Tak, wywoz ze Słowackiego zaszczepił w Jacku Malczewskim jego ojciec. A poematem, który wywarł szczególne piękno na twórczości Malczewskiego, Angelika Słowackiego i te motywy mitologiczne, śmierć. Na przykład kilka takich obrazów powstało. One pojawiają się w twórczości, ale też mają ten kontekst. Ja mogę ci dała zamykać. Będę ją odcinała, bo być głodny. I ta piękna kobieta, która została uśpioną Polską pod zaborami. Ale ile to jest właśnie to, co inspirowało Malczewskiego przy realizacji tego typu tematów. Ale nie ma takiej 25 załadowania, tylko jest, ale to nie musi załadować. No, taka dość martyrologiczna wizja, a myślę, że oddawał ducha epoki swoich obrazek. Aha, rozumiem, to była widać, że Malczewski był symbolistą, więc każdy detal jest ważny na tych płótnach. Jeśli widzimy Sybiraków przyrzuconych, okrytych szynelami rosyjskimi, to właśnie to jest symbol zniewolenia, symbol cierpienia, martyrologii. Ale widzimy bardzo często kajdany, one pojawiają się na rękach Sybiraków, ale też pojawiają się na stopach czy rękach Nike, która również występuje często jako ważny element jego obrazów. Nike prowadząca legionistów, czy Nike nad poległym legionistą, a potem cykl Polonia. Fantastyczny cykl obrazów, które jakby wieńczą jego malarskie zmagania o niepodległość. Polonia odrodzona, zmartwychwstała w postaci pięknej kobiety, również przerzuconej rosyjskim szynelem z kajdanami, zerwanymi łańcuchami na rękach. Malczewski, ważna postać dla Radomia, ale Radom był też był dużym ośrodkiem szkolnym. I o tym teraz chcielibyśmy chwilę porozmawiać. Przejdziemy tutaj do stolika, gdzie jest drugi gość, którego przedstawiałam, czyli pan Marcin Kępa. Zasiadamy tutaj przy stoliku. Z jakich środowisk rekrutowała się młodzież, która pobierała nauki w tamtym okresie? Taką myślę, że bardzo ważną kwestią na sam początek jest jakby powiedzenie sobie, że znajdujemy się w ogóle w murach dawnego tak gimnazjum rządowego rosyjskiego. Z tych to murów wyszło wielu wybitnych polskich patriotów. Część z nich była bardzo często relegowana z tej szkoły właśnie za działalność patriotyczną, niepodległościową. Między innymi Kazimierz Keres-Kraus, później w jego ślady poszedł jego brat Stanisław Keres-Kraus, na przykład Józef Motwił Mirecki, wielu innych. No, trzeba przyznać, że edukacja wtedy tutaj musimy sobie to szczerze powiedzieć. Generalnie w gimnazjum rządowym uczyła się młodzież z domów bogatszych. Kosztowała podobnie było w innych szkołach, w szkole handlowej, która była drugim takim ogniskiem patriotycznego, narodowo-wyzwoleńczego buntu i nawet można powiedzieć, że rewolucyjnego, bo to już zaczynamy mówić o czasach rewolucji 1905 roku, która w Radomiu właśnie na tych terenach przebiegała bardzo burzliwie, bardzo gwałtownie. Wiązało się to z zamachami na carskich dygnitarzy. Tych zamachów było tutaj naprawdę sporo, z czego kilka udanych, kilka niestety nieudanych związanych to było właśnie z taką smutną, później dalszą drogą życiową tych bohaterów. Natomiast Radom, trzeba pamiętać, ten Radom z początku był miastem robotniczym, był miastem, które nie miało też... Ja mówię, że ty jesteś dziecko w potrzebie. Generalnie głównie uczyła się handel. A ciebie bronia, ale ty nie chcesz się dać obronić, bo ty robisz wszystko, żeby... Dawaj postar, będzie rozwód. To skąd młodzież czerpała te patriotyczne inspiracje? Radom był bardzo silnym ośrodkiem PPS-owskim. Pamiętajmy, że jest to robotnicze miasto, więc tutaj była kolportowana miasto. Bibuła trafiająca na taki bardzo podatny grunt. Miasto. Bo pamiętajmy, że była to ciągle młodzież wychowywana w duchu patriotycznym. Trzeba pamiętać, że gimnazjum rządowym działo mnóstwo nielegalnych kółek samokształceniowych, więc to, czym pisał Żeromski, to
kolejna jakby wersja syzyfowych prac, prawda, że mimo intensywnej rusyfikacji na terenie Radomia, regionu radomskiego, jednak te zarzewia buntu ciągle wybuchały, ciągle płonęły i tak naprawdę był tutaj taki dyrektor, który nazywał się Smorodinow, taki wytrwały rusyfikator, nazywany z radzińskiego wzrostu małym Apuchtinem, takim radomskim małym Apuchtinem, który pozostawił po sobie takie bardzo ciekawe pamiętniki i który zdawał sobie sprawę, mimo tego, że był takim głębokim rusyfikatorem, że ta jego polityka rusyfikacyjna poniosła klęskę. On wyjechał z Radomia już na emeryturę praktycznie w przededniu wybuchu rewolucji 1905 roku. Nie widział już tego, co wyprawiają w cudzysłowie jego wychowankowie, ale zdawał sobie już z tego sprawę, że mimo tych swoich rusyfikacyjnych ideałów ta młodzież jednak jest młodzieżą polską i generalnie chcą niepodległości i za nic mają, powiedzmy sobie, swoich carskich zwierzchników. A ja myślę, że odpowiedzi na pytanie, skąd właśnie te patriotyczne i niepodległościowe dążenia młodzieży, to tej odpowiedzi należałoby poszukać w XIX wieku, ponieważ mało kto zdaje sobie z tego sprawę w Polsce, że Radom był jednym z ważniejszych ośrodków wielkiego buntu, wielkiego zrywu, jakim było powstanie styczniowe. To była wtedy stolica gubernii ogromnej, obejmującej obszary od Wisły po Pilice, od Miechowa pod Krakowem po Warkę, więc to był gigantyczny teren. Tu było centrum jakby administracyjne rosyjskie na tym terenie, gdzie były garnizon wojskowy, ale też tutaj był ośrodek spisku, którym kierował Marian Langiewicz, późniejszy dyktator powstania. On tu przyjeżdżał do znajdującego się niedaleko od nas klasztoru ojców Bernardynów, tam odbywały się tajne narady, tajne spotkania i z Radomia do powstania w noc powstańczą poszła garść gimnazjalistów, młodych chłopaków i wydaje mi się, że tam rodziła się ta tradycja młodzieży niepodległościowej, patriotycznej, gotowej do rzeczywiście wielkiej daniny życia krwi za ojczyznę, a potem znajdowała swoich kontynuatorów w następnych pokoleniach. A pamiętajmy jeszcze, drodzy Państwo, że tutaj jednym z nauczycieli takich bardzo szanowanych był Walery Przyborowski, powstaniec styczniowy, który uczył później w radomskich szkołach, między innymi w radomskiej handlówce i on tak naprawdę jako jeden z nauczycieli bardzo wielu zaszczepiał tak naprawdę ten patriotyzm w młodych ludziach, co później skutkowało tym, że ci młodzi ludzie szli w bój. Tutaj wspomnieliśmy o tym strajku, który 1 lutego 1905 roku wybucha. Czy to było oddolne? Jaka jest geneza tego strajku szkolnego w szkołach? Wydaje mi się, że genes może być kilka tak naprawdę, bo myślę, że no była to w pewnym sensie inicjatywa oddolna, ale pamiętajmy, że no ten ruch rewolucyjny, powiedzmy sobie, no wrzał już od dłuższego czasu. No tutaj, że tak powiem, no w Radomiu zaczęło się tak naprawdę Wigilię 1904 roku tak bardzo już krwawo i bardzo drastycznie. Chodzi o tą pamiętną Wigilię, kiedy po Pasterce potężna grupa demonstrantów starła się z wojskiem rosyjskim, gdzie zginął właśnie wtedy chorąży Cymerys Kwiatkowski w śmiertelnym uścisku z Bułatowem, z carskim oficerem, więc doszło wtedy do pierwszej masakry robotników. I to taka ciekawostka, bo ta manifestacja po Pasterce szła z hasłami absolutnie lewicowymi, a więc z kościoła wyszła lewicowa manifestacja, oczywiście rewolucyjna, z czerwonym sztandarem, to jest w ogóle dla nas dzisiaj kompletnie zaskakujące, prawda? Ale także pamiętajmy, że ten ruch rewolucyjny niósł także bardzo mocne hasła, treści niepodległościowe. Na owe czasy to była najbardziej aktywna niepodległościowo jakby część naszej sceny politycznej. Ale to, co byłoby uzupełnieniem wypowiedzi kolegi, musimy pamiętać, że w Radomiu też silny był ruch narodowy. Radomscy konserwatyści, którzy w okresie powstania styczniowego jakby no niekoniecznie popierali tego typu formę walki o niepodległość. Oni także mieli swoich bardzo wielu zwolenników i kiedy, a będziemy niebawem o tym mówić, przyszło nam zmagać się o niepodległość
w okresie I wojny światowej, to w Radomiu mieliśmy polaryzację postaw. Jedni opowiadali się za opcją taką jak Piłsudski, a więc zwróconą na państwa centralne u boku Austro-Węgier i Niemiec, a drudzy opowiadali się po stronie rosyjskiej. Cała radomska endecja także. Więc myślę, że pod tym względem Radom nie różnił się od innych większych ośrodków miejskich w Polsce. Ten strajk młodzieży z 1905 roku, jak on się zakończył? Jakich represji mogły się też spodziewać te osoby, które wzięły w nim udział? Paradoksalnie zakończył się całkiem dobrze dla młodzieży, ponieważ po raz pierwszy Miejska Szkoła Handlowa wtedy walczyła sobie prawo do nauczania w języku polskim jako języka wykładowego. Więc no, był to sukces władzy trochę się ugięły. Ja sobie nie przypominam generalnie większych represji wobec uczniów, jeżeli chodzi o udział w tym strajku, może poza jakimiś drobnymi przypadkami. Natomiast generalnie no, młodzież, która była zaangażowana w ten ruch oporu, zwłaszcza ta młodzież radykalna, która brała udział w spiskach, w zamachach, no to oczywiście zapłaciła za to bardzo często najwyższą cenę. No na przykład jak uczenie miejskiej handlówki, popularnej handlówki Stanisław Werner, który brał udział w zamachu na Simeona Wolkłotko, właśnie mieliśmy o tych zamachach, szefa tutajszej żandarmerii. On nie strzelał, on stał tylko na czatach, natomiast spanikował w pewnym momencie, zaczął uciekać zupełnie niepotrzebnie, bo Stanisław Hempel rzucił bombę, zabił Simeona Wolkłotko. Zresztą generalnie udało się w ogóle Hempelowi zbiec z Radomia. Jeszcze był wytrawny bojowy. Natomiast Werner miał wtedy niecałe 17 lat, został bardzo szybko złapany w okolicach parku, w okolicach